witam was w czwartym odcinku mojego Let's Player gry Hatoful Boyfriendo. Ostatnim razem skończyliśmy pierwszy rok i zaczynamy drugi. Ha? Czy to? Student ID, no... Plakietka z nazwiskiem ucznia, no u nas się tak nie praktykuje. Czy ja to jest? Kogoś z 2-2? Nie jest to imię, które rozpoznaję. Czy powinnam znaleźć ich klasę? Mogli już wrócić do domu. Jakikolwiek nauczyciel wystarczy, prawda? Proszę pana! Proszę pana! O! Witaj, Ekosytensu. Czy zapomniałaś podać swoją pracę domową? Znalazłem czyjąś plakietkę, kogoś z 2-2. Myślałem, że powinnam ją przynieść tutaj. No, dziękuję, Ekosytensu. Zajmę się tym. O co chodzi? Nic, tylko znalazłeś to dziś, prawda, Ujabu? Tak, w korytarzu na zewnątrz. Uczeń ten był nieobecny od środka czerwca. Jak dziwne. Więc karta ta leżała całe lato? Nikt nie zauważył? Jest niezwykle czysta. Czy nie powinna być przynajmniej odrobinę zakurzona? Mimo to zajmę się tym. Dziękuję, Jobu. Okej. Takie problemy rozwiązuję, widzicie. Dziś dzień wyboru, co powinnam zrobić na matmę. Sakuya, oczekiwałem czegoś ciekawszego z... Prawda, dnia wyboru, ale to jest nuda. Ledwo nadążam, mimo że pan Nanaki tłumaczy wszystko tak wyraźnie. Więc to dla ciebie takie łatwe, Sakuya? Wow! Czy próbujesz się... podobać? Wygląda na szczęśliwego, mimo to. Ale rzeczywistość brzmi tak, że nie chciałem za bardzo. Exutensu level up, ok. Kolejne 5 do wisdomu. Co tu się do cholery dzieje? Klasa jest wypełniona, chmurą tańczących piór. Czy ktoś rozbabrał poduszkę, czy co? Ryuta, co? Może nie oczyścili tego miejsca poprawnie wcześniej? Jest sezon na, gubienie piór, no. Więc, jeden mały podmuch i wygląda tak, chyba że utrzymujemy wszystko w czystości. A teraz jak już się przyjrzę... Pióra na głowie wyglądają odrobinę luźno u Ryuty. Myślę, że niedługo wszystkim będą wyrastać nowe opierzenie. Dzień dobry wszystkim. Proszę pana, czy moglibyśmy wyczyścić odrobinę przed zajęciami w klasie? Czyszczenie z rana? Atmosfera jest dość, rozpraszająca. Kto miał dziś wyczyścić? Okosan. Ach, paskudny szczyl. Czy nie możesz zająć się choć jednym obowiązkiem, który zostaje ci powierzony? No, spokój. Kłótnia nic nie rozwiążą. Będzie łatwe, jeśli wszyscy się tym zajmiemy. Więc oczyściliśmy pokój przed zajęciami. Cóż za dramat. To dużo piór, nie dość na futon, czyli ten taki ich, wygooglujcie sobie, dobra? Ale założę się, że moglibyśmy zrobić miłą poduszkę. Jest zdecydowanie więcej niż zwykle. Czy wpadły może przez okno? Proszę pana, czy nie rozlał pan odrobinę chloru na siebie? Chloru? Nie używamy takiego detergentu. Ale naprawdę go czuję. O, to pewnie z, wybielacza. Wybielacza? Proszę pana, czy jest pan z tych degeneratów, który kąpie się w sproszkowanym wybielaczu? Nie, zasnąłem i... What?
Zasnąłem i utknąłem w pralce. To wszystko. To niebezpieczne. No shit. Proszę pana, proszę być ostrożnym. Tak. Okej. Nie. Wygląda na to, że nie było sposobu, żeby pozostał zbyt długo świadomy po pomaganiu nam oczyścić pokoju. Oczyszczenia pokoju. Kurde. Dziś jest festiwal szkolny. Nasza klasa postanowiła zrobić kawiarnię made... What? Kawiarenkę, kurde... tych stereotypowych, kurde, tych służących, że tak powiem. Nie jestem przydzielony do pracy do jutra, więc mam dzień wolny. Nie mam nic do roboty, więc się rozejrzę. Ciekawe, czy Nagaki jest dzisiaj w bibliotece. Prawdopodobnie. Chyba coś kupię i posiedzę z nim. Jop, drzwi są otwarte. Nagaki? O, zamknij, proszę. O, wiedziałam, że tu będziesz. A, drzwi, zamknij. Jest głośno na zewnątrz. Okej. Okay. O, przepraszam. Zostajesz tutaj nawet dziś? Prawie jakbyś tu żyła. No, czy coś jest nie tak? Z tym? Nie, to ona, to ja mówiłam do Nagekiego, że wydaje się, że żyjesz tutaj. Czy coś z tym jest nie tak? Oczywiście nie. Jesteś jak przyjazny duch, czy coś w tym stylu. Jest miło wiedzieć, że tu jesteś. O, w każdym razie przyniosłam ci coś. Czy masz zamiar siedzieć tutaj cały dzień? Masz zamiar siedzieć tutaj cały dzień, prawda? Ciasteczka? Jop. Klub obserwowania ptaków sprzedawał ciasteczka w kształcie ptaków. Czy nie są miłe? Zjedz trochę. Dzięki. Usłyszenie, jak mi dziękuję... jak mi dziękuję, uszczęśliwia mnie. Nawet jeśli było to tylko szept. Wygląda odrobinę szczęśliwszy niż zwykle. No, odrobinę szczęśliwszego niż zwykle. Jest też wiele innych rzeczy. Trzecioklasiści, no nie będzie robił teatr, a jedna klasa złożyła wspaniały, kurde, dom strachów. Niech będzie. Pomyślałem, że rozejrzę się trochę więcej. Nagaki, chciałbyś ze mną pójść? Nie. O nie, wygląda na wściekłego. A nie, dziękuję. Idź, jeśli chcesz. No dobra, przepraszam, nie chciałem cię wyciągać stąd. O, myślę, że naprawdę może tu żyć. Teraz skoro o tym myślę, nigdy nie widziałem go kiedykolwiek, nigdy nie widziałem go gdzie indziej. Może przychodzi tutaj prosto jak tylko przyjdzie do szkoły? Okej. Okay. Egzaminy międzysemestralne są za rogiem. Zbyt byłam podekscytowana festiwalem i nic się nie uczyłam. Będę musiała się pouczyć. He? Gdzie moja książka od historii? Nie ma jej na biurku. A, czytałam ją w bibliotece w trakcie obiadu, więc może nadal tam jest. Poszukam jej. Proszę pana. Witaj, Ujabo. Gdzie idziesz? Chyba zostawiłam coś w bibliotece. Czy wiesz, czy drzwi są nadal otwarte? Jakiś ptaszek zabrał klucz do pokoju nauczycielskiego kilka minut tego, więc myślę, że jest zamknięty. Pójdę tam najpierw, więc dziękuję. Okej. Okay. Takie głębokie wydarzenia. Siedziałam tam. No, tu jest! Jej! O! Ktoś napisał na książce, którą zostawiłem otwarte. Congress dances, but does not progress. What? Okej, zebranie tańczy, ale nie postępuje. No niech będzie takie tłumaczenie. To zabawne, ale nie piszcie na cudzych książkach. Nie zostawiaj książek leżących z stronami otwartymi na cztery wiatry. O, Nageki. Co? Czemu jesteś taka zaskoczona? Nie myślałam, że nadal tu będziesz. Czemu nie? Drzwi były zamknięte. Nie mów mi, że zamknęli cię tutaj. To byłoby okropne. Były? A, nie zdałem sobie z tego sprawy.
No, jeśli to był przypadek, to wszystko w porządku. Może. Masz upewnić się, że nie ma nikogo w pomieszczeniu, zanim je zamkniesz. Ach, mimo to potrzebuję zamknąć drzwi ponownie. Powinnam... wrócić do domu z Nagekim, czy wrócić sama? No, on jest bardzo uparty na siedzenie w bibliotece, więc kurde, nie wiem. Sama chyba wrócę. Wrócę do domu, więc czy mógłbyś zamknąć drzwi? O, żaden problem. Zostaw klucz tutaj. Więc zostawiłem klucz z Nagekim i wróciłem do domu ponownie. Okej. Takie to i moje podrywanie, widzicie. Co sprowadza nas do głównego tematu? Reporty obserwacyjne w ludzkiej reprezentacji w St. Pigeon Nations. Jak widzicie, choć miała działać jako ambasador dobrej woli, niezbyt dobrze pokazuje, kurde, kontakt z ptakami. My z partii sokołów, Nie możemy przejść nad tą sytuacją obojętnie. Te raporty tylko potwierdzają, co wiedzieliśmy wcześniej o ludzkiej naturze. What? You'll execute the terminate. Rozpoczniemy sekwencję terminacyjną, cokolwiek znaczy terminacyjną w tym kontekście. Mam nadzieję, że chodzi o zamknięcie projektu, a nie zabicie mnie z przeproszeniem. Spotkanie zakończono. Kawa dla wszystkich? Uwielbiam obserwować gwiazdy w nocy. Czuję podniecenie... Czuję... No dobra, niech będzie. Podniecenie wydzielające się ze światła oddalonego o wiele lat świetlnych. I odlej! What the fuck? Huh? Myślę, że coś usłyszy... O! Oh. To tu jest? Ninja? What? Nie musisz wiedzieć. Zaraz wszystko się skończy za 2 sekundy. What? Ik! What? What? Okej. Ale nie zrobiłem żadnego poprawnego zakończenia w efekcie. Do tego będę chyba grał dalej, ale... What? Okej. Dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. I tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się. No, bardzo what the fuck. Będę musiał chyba poczytać więcej w tym temacie i dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Bo starałem się poderwać tego całego, kurde, leszcza z biblioteki. Dziwne. No i to tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.